Witam Państwa serdecznie. Dziś rozmawiamy z Tomaszem Gargulą, zawodowym mistrzem świata w kickboxingu, mistrzem Europy w kickboxingu, brązowym medalistą amatorskim, mistrzostw Polski w boksie. W 2001 roku zdobył tytuł zawodowego mistrza, międzynarodowego mistrza Polski w wadze lekko-średniej. W swojej karierze stoczył 15 walk, z czego 14 wygrał, a jedną zremisował. Człowiek, który posiada własną hasło w encyklopedii sądeckiej jako wybitny sportowiec miasta Nowego Sącza. A mimo to pogubił się, długo dochodził do tego, aby wejść na właściwą drogę. Witam Cię, Tomku, bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Tomek, szczyt kariery. Dobrze zapowiadający się bokser. Młody człowiek. A mimo to trafiasz do więzienia. Co stało, co się wydarzyło, że z dobrze zapowiadającego się boksera, z człowieka, który no w tych czasach byłeś na szczycie, tak naprawdę na szczycie swojej kariery zawodowej, wybrałeś tą drugą drogę? Ja już o tym wspominałem niejednokrotnie i powtórzę to znowu, to nie jest tak, że się znowu chce wybierać, ale naprawdę warunki stworzone dzisiejszej młodzieży do uprawiania boksu, każdego sportu, są diametralnie się różnią od tego, co było kiedyś. Wspomniałeś, że byłem na szczycie kariery sportowej, no ale co z tego, jak ja nie miałem z czego żyć, ja nie miałem z czego mieszkania zapłacić. Ja dostawałem marne grosze, po 400 zł, czy dwie walki, jak wygrałem, 800 zł dostawałem na miesiąc. W 90, to był 7, 8, 9 rok, to dostawałem 800 zł, gdy dwie walki wygrałem. Czasami kapli mi tam jakieś jeszcze 400 zł na miesięcznie tak zwanego stypendium. Ja nie miałem z czego żyć, a przecież musiałem zapłacić rachunki, już byłem żonaty, urodziło nam się dziecko. Przecież to wszystko przecież kosztuje, to niestety to wszystko kosztuje, a jako mężczyzna musiałem na to wszystko zarobić. No ale twoje walki wtedy na ten okres, bo poczytałem troszeczkę o tobie, bo jestem młodszy od ciebie. Twoje walki na ten okres, bo nie było hali w Nowym Sączu, to nie było hali. Nie było, były jakieś namioty cyrkowe. Tak. I ty przyciągałeś, twoje walki przyciągały po 3-4 tysiące ludzi. W namiocie cyrkowym, gdzie pokazywałem o mistrza świata, mój największy sukces. I to naprawdę z ostrym zawodnikiem. To był człowiek, który wygrywał, on był z RPA, Holender, ale on wygrywał walki zawodowe w Stanach. To był naprawdę ostry fighter. To ja za tą walkę dostałem od miasta 5 tysięcy złotych. Jedyne pieniądze, które dostałem od miasta ja, to były 5 tysięcy złotych, z czego jeszcze wzięto mi podatek. Czyli dostałem chyba 3900 dokładnie. Czyli można powiedzieć, że w boksie nie jest tak kolorowo. Nie było na te czasy kolorowo tak, że z boksu można było się spokojnie utrzymać i utrzymać rodzinę. Siebie, a co dopiero rodzinę. Tak to wiesz, to nie tak znowu do końca. To wszystko dlatego, że ja trafiłem na oszustów. Na ludzi, którzy mi od początku oszukiwali, boksując w fighterze, w lidze bokserskiej, odnosząc sukcesy w kickboxingu zawodowym. Ja trafiłem na ohydnych oszustów. Ja, jak się dowiedziałem ostatnio od Jurka Galary, z którym trenuję teraz, bo znam go od lat właściwie, od juniora, kiedy on był juniorem w superfighterze, to gdy on był wzywany do prokuratury w Nowym Sączu w sprawie wyłudzeń superfightera, to mi opowiadał, że czytał dokumenty w prokuraturze, gdzie przechodziły pieniądze przez superfightera rzędu od samego firmy Marathon, 2,5 miliona złotych. A wyście dostawali tą taką jakąś taki ochłapę. To ja byłem w szoku. Mówię, no co ty do mnie mówisz, Jerzy Kopowiader? Mówi, Tomasz, no widziałem w akty prokuratorskie, bo mi w tej sprawie przesłuchiwali. 2,5 miliona od jednej firmy, a tych firm było kilkanaście. No tak. A myśmy dostawali grosze takie,
że się nie dało rodziny utrzymać, a przecież ja odnosiłem sukcesy. No właśnie, bo to jest... I to jest właśnie ten taki fenomen, paradoks. Dokładnie. No, pisali w encyklopedii Nowego Sącza i tak dalej, tylko nic za tym nie poszło. A później było tak, że jak ja zdobyłem Mistrzostwo Świata, to wszyscy mieli za mnie sukcesy, bo wszystko pięknie, klepali byłem po plecach, byłem u prezydenta i tak dalej, u tych wszystkich notabli Nowego Sącza. Było wszystko pięknie, ładnie. Tylko sukces zeszłem z ringu, wróciłem dalej do trenowania, do harowania, a... Nie było przełożenia finansowego. Dokładnie żadnego. A później stanąłem przed takim wyborem, gdy mi się w 96 roku urodziła moja córka. No przecież to utrzymanie rodziny kosztuje. Ja nie potrzebowałem żadnych, nie wiadomo jakich pieniędzy, tak jak się dowiedziałem, jak wiem, w innych grupach dostawali nawet rzędu po 20 tysięcy złotych stypendium sportowego miesięcznie. Mnie wystarczyłoby 1000 złotych. I ja bym już robił to, co kocham, bo ja mam talent do boksu, do sportu walki i mnie to cieszy, to pasja jest moja. Ja naprawdę lubię boksować, mam organizm do tego, mam psychikę do tego i może sobie wyobrazić, co działo się u mnie w głowie, gdy siedząc w więzieniu, lata mi uciekały, a ja doskonale wiedziałem, że powinienem być na ringu, zarabiać przy mojej rodzinie przede wszystkim i uczciwie pracować na ringu, zarabiając na nią, a nie siedzieć w dziurze, w brudzie, w syfie. Tomasz, tak, ale z tego, co donoszą informacje, to ty w tym więzieniu też nie marnowałeś czasu, bo też chciałeś trenować. Chyba tam ci nawet stworzono jakieś możliwości, czy jak to było naprawdę, bo mówią, że stworzono ci możliwości w więzieniu do trenowania. Nie było. A jak to było naprawdę? Właśnie pytamy u źródła. Nie było tak. Tak naprawdę to ci było od początku. Na samym początku mnie zamknęli, to i dowiedziałem się, doszła do mnie informacja jeszcze przed sprawą, że dostanę wyrok dwucyfrowy. Gdy pomyślałem sobie, że zostawię żonę na 12-15 lat, moje małe dziecko, to mi nie w głowie trenowanie było. Naprawdę było mi ciężko. Przy tym byłem jeszcze uzależniony od narkotyku, od marihuany. Więc cały ten pierwszy okres to była jedna wielka... Walka ze sobą, walka z organizmem. To było... Naprawdę to był paskudny, zły okres w moim życiu. I naprawdę bardzo ciężki. Czyli już dementujemy jedną informację. Nie było stworzonych możliwości do trenowania. Nie, w więzieniu nie miałem żadnej możliwości. To jest tak, że jak siedzisz w więzieniu, idziesz na półotwarte więzienie, na tak zwane P2 czy P3, to tam są i mają i boiska sportowe, bo mam kolegę, przyjaciela, który też siedział w więzieniu, a który poukładał sobie życie. Bardzo go za to szanuję, jest naprawdę moim przyjacielem. Siedział w więzieniu wcześniej na tak zwanej petki, czyli pierwszy raz karany, później siedział jako recydywista. Wyszedł z tego więzienia, dostał wokandę, spotkał się ze swoimi byłymi koleżkami. Wynikła awantura na ulicy i ci byli koleżcy go sprzedali. I chłopak trafił, mając już dziecko, rodzinę, trafił drugi raz do więzienia i już do recydywy. Ale że się dobrze zachowywał w tym więzieniu, że nie stwarzał problemów, otwarli mu tą grupę P2, trafił do więzienia w medyce. Tam jest boisko sportowe, siłownia, pełnowymiarowe boisko, także on grał w piłkę nożną. I naprawdę z sukcesami. I przez to, że grał w tą piłkę nożną, zaczął wychodzić na przepustki, zaczęli wygrywać, wygrywali
ogólnopolskie jakieś tam turnieje, tak. I dzięki temu dobremu zachowaniu dostał drugi raz szansę, dostał Wokandę, wyszedł, wyjechał i jak wrócił do domu, to ja do niego dzwoniłem, po pierwsze swoje kroki skierował do mojej żony, bo myśmy się przyjaźnili zawsze i przyjaźnimy się. Więc momentalnie do niego zadzwoniłem i mówi: Tomasz, mówi, drugi raz już tego błędu nie popełnię. Zawijam się i na drugi dzień już, gdy wyszedł z więzienia, był już w Irlandii. Do tej pory ciężko pracuje tam, cały czas uczciwie, już wiele, wiele lat pracuje. Zresztą przez wszystkie lata, gdy ja siedziałem w więzieniu, to on mi właśnie pomagał, ile mógł, pomagał mojej rodzinie. Prawdziwy przyjaciel. Jeszcze raz, wiesz, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. A chłopak pokazał, że ma serce, że wie, co to jest charakter i wie, co to jest prawdziwa przyjaźń. Nie zostawił mnie wtedy, kiedy ja najbardziej potrzebowałem tej pomocy, moja rodzina. Przez wszystkie lata pomagał jak mógł, gdy zarobił 1000 euro pracując za granicą, to 100-150 zawsze chłopak wysyłał, chociaż miał rodzinę, miał swoją żonę, miał swoje dziecko. Ale nie zapomniał sobie o mnie, że ja też kiedyś mu pomogłem. I właśnie tak to działa, jeżeli dobry człowiek dostanie tą pomoc, to zawsze próbuje oddać i to przeważnie jeszcze z nawiązką. I tak się to skończyło, że wyjechał do Irlandii ten mój przyjaciel Seweryś, Seweryn Gadzina się nazywa, bardzo fajny chłopak. I tam do tej pory pracuje, tam teraz piłkę jeszcze nożną gra w jakimś takim klubie, jakby rozmawiałem przez telefon czy przez Skype'a, to mówi, że odnosi sukcesy tam, że przeważnie wygrywają, chyba już dwa razy z rzędu wygrali jakiś tam puchar takich drużyn niezawodowych. Amatorskich, ale naprawdę się bardzo cieszę, bo chłopak ma rodzinę, chłopak ma dziecko, chłopak trenuje, chłopak pracuje i wydźwignął się. Tomek, mówisz właśnie, weszliśmy na ten temat przyjaźni, pomocy, kiedy ty jej najbardziej potrzebowałeś. Wyrok, jaki dostałeś, nie był małym wyrokiem. Był to olbrzymi wyrok. Powiedz mi, na kogo mogłeś liczyć w tym czasie? Czy to byli ci koledzy, z którymi, powiem, chuliganiłeś? Czy to... Jak to jest wtedy? Czy to jest... Kto wtedy przy tobie zostaje? Tu już wiemy, że został przyjaciel, kolega. Tak, to był mój prawdziwy przyjaciel. Ale wytrzymać... To był też chłopak, z którym się znałem za tych moich czasów, kiedy popełniałem przestępstwa. Zresztą on sam siedział w więzieniu. I to też nie jest tak, że w więzieniu są same łotry. Bo też trafiają się porządni ludzie. Ale tak jak powiedziałem, słowo klucz, trafiają się porządni ludzie. Bo też do więzienia nie idzie się za nic. Tylko do więzienia się trafia za popełnienie przestępstwa, ale tu okazał się temu przecież porządnym człowiekiem, który myślał, który zobaczył, jak to wszystko wygląda i też zobaczył to na moim przykładzie. Bo jak zapytałeś, jak ja poszedłem siedzieć, to na początku ci moi tak zwani przyjaciele, ja tak mi myślałem, że to są przyjaciele, moi wspólnicy, jak najbardziej było przyjaźń, jedność, szacunek i tak dalej, będziemy ci pomagać i do samego końca, do samej śmierci. Takie były zapewnienia. A wyszło nie tak, jak mówili, bo prawda jest taka, cała ta nawijka o tych zasadach, o tym honorze gangsterskim, kodeksie honorowym, to jest jedna wielka ściema, chyba lansowana przez filmy z Hollywood. Może kiedyś było coś takiego jak kodeks gangstera, ale to tak i tak była tylko jakaś grupa ludzi, część tych bandytów, którzy mieli jakiś tam swój honor, swój charakter. Reszta ma w głowie tylko jedno, pieniądze i chęć rządzenia innym, podporządkowywanie sobie innych ludzi. I taka jest prawda.
te wszystkie, ta cała ściema z tą zasadami, z tym wszystkim, to jest do momentu wtedy, kiedy się masz człowieka korzyści. A kiedy się już nikt nie ma, finansowych czy jakichkolwiek innych, to wtedy to już nie ma znaczenia. Po co komuś tam pomagać, jak chcesz, kurwa, niech se radzi sam teraz. To jest tak jak właśnie w więzieniu, jak czasami z chłopakami małolatami rozmawiałem, jak widziałem, że jest jakiś fajny, dobry chłopak i widzę na przykład, jak miał głowę sprany umysł, tą całą kłamliwą ideologią. To jest tak, mówię dzieciaku, dostajesz 3 do 5 lat, jesteś charakterny, jesteś zajebistym chłopakiem, masz słowo, jesteś bardzo charakterny. Więc ci wszyscy twoi przyjaciele tak zwani, ci wszyscy kolesie, recydenci, ci wszyscy starsi, oni ci zawsze będą kadzić, oni ci zawsze będą fajnie mówić o tobie i tak dalej, ponieważ wiedzą, że jesteś charakterny i ty będą mieli z ciebie korzyści. Nawet jeśli będzie trzeba, to ty pójdziesz siedzieć za nich. Weźmiesz na siebie i pójdziesz siedzieć. I jak dostajesz 3, 4 czy 5 lat, to oni przez ten okres będą ci pomagać, paczki ci robi, będą ci pomagać, pomogą ci finansowo, ale to też nie jest, ponieważ wiedzą, że jak wyjdziesz, to się odwdzięczysz po 10-krotnie czy po 100-krotnie. Zawsze będziesz do samego końca pomagał im, ponieważ jesteś charakterem człowiekiem. Tylko, że oni ci pomagali, zobowiązuje cię. Tak, dokładnie, bo tak zachowuje się porządny człowiek charakterny. Tylko to jest do momentu, kiedy są te wyroki 3-5 lat, do 5 lat, jak ja to mówię, mm-hmm. Gdy się zaczynają wyroki 10, 15, 25 lat. To już nikogo nie ma. Nie ma wtedy, bo po co komuś po 25 lat pomagać komuś, to jest całe życie komuś pomagać. To są, nie wiem, w telewizji słyszałem, że od roku do 18 roku wychowanie dziecka kosztuje 250 tysięcy złotych. No to tak na szybko jakbyś policzył, no 25 lat komuś dała 300 tysięcy złotych, po to tylko, żeby się zachować jak przyjaciel. To takich ludzi niestety jest mało. Zdarzają się, bo tak jak powiedziałem, mój przyjaciel Seweryn, który tak samo siedział w więzieniu, on wyszedł z więzienia, pamiętał, że ja też mu bardzo pomogłem, gdy był małolatem. On mówi mi: Tomasz, gdyby nie ty, to ja bym został starym, skończonym ćpunem. To ja I to jest właśnie przekonałem tak go do tego, żeby przestał ćpać, żeby wyjebał jaja na tych kurwać fiutków, którzy później pokazali, jacy są naprawdę, bo jak wyszedł chłopak pierwszy raz z więzienia i nie wiem, 2 miesiące później była awantura i przyszło do siedzenia, no to go sprzedali. No tak. No i tak się skończyło. No i takie życie jest. Tomasz, ale w tym życiu rodzina. Rodzina, która przez ten okres tej trudnej sytuacji, bo to była trudna sytuacja nie tylko dla ciebie, ale też dla twojej rodziny, no bo żona musiała se poradzić z tym wszystkim sama. Płacenie rachunków, zarabianie, wychowanie dziecka, chodzenie do pracy i wszystko. Ciebie zabrali żonie na jakiś czas, ale ta żona była przy tobie. Była przy tobie, wspierała cię ta rodzina. Nawet powiem szczerze, że tu czytałem, że córka jest... bardzo utalentowana, świadectwa z czerwonym paskiem, wygrywa konkursy. Powiedz mi, jak wyglądał ten okres relacji, ty w więzieniu, żona tylko na widzeniu? To jest tak, że zaczynając od najważniejszego, od mojego dziecka. Dziecko jest takie, jakie wychowują je rodzice. Kształtowanie charakteru, wpajanie dziecku wartości elementarnych, tych najważniejszych, to jest rola rodziców. I to, że moja córka jest teraz tym człowiekiem, jakim jest, czyli skończyła liceum pierwsze w Nowym Sączu, idąc do tej szkoły z piętnem tego, że ojciec jest bandytą. Więc ja sobie zdawałem sobie sprawę doskonale, jak ciężko jej była. Zdała do prestiżowego liceum. Najlepszego w Sączu. Ciężko się do niego też dostać. Dokładnie tak. A ona dostała się tam
poprzez swoje oceny. A trafiając tam, no, spiętnę ojca bandyty. Więc sobie doskonale zdaje, ile ona przeszła cierpienia. Ale dała radę. Skończyła tą szkołę i to chyba... Oprócz tego, że dała radę. Z jednym z najlepszych ocen. Teraz miała maturę w tym roku, w maju. Zdała maturę rozszerzoną, także... Także można być dumnym, ale... Jestem dumny z niej, a przede wszystkim z mojej żony, bo tak naprawdę to moja żona ją tak ukształtowała. Moja żona Marzenka wychowała to dziecko na naprawdę porządnego człowieka, na naprawdę dobrego człowieka, bo to, że moja córka wygrywała tam jakieś konkursy literackie, ogólnopolskie nawet, czy miała świadectwa z czerwonym paskiem, nauka i tak dalej, to jest bardzo ważne. Ale dla mnie najważniejsze jest to, że moja córka to jest naprawdę dobry człowiek. Ona jest tak wychowana, tak najszybciej wytłumaczę ci, jak tylko się da. Gdy ją teraz zapytałem, mówię, Busiu, bo tak na nią mówię, no, na imię Natalia, co będziesz robił po tych studiach? Gdzie, na jakich studiach chcesz iść? Jaką pracę chcesz pracować? Ten temat już siedząc w więzieniu, rozmawiając z nią wielokrotnie pytając się i no, to jest bardzo ważne, bo wiesz, no, praca, którą się lubi, praca, która jest dla człowieka pasją. Wartość samej pracy jest naprawdę jedną z największych wartości w ludzkim życiu, więc jeśli, w momencie, kiedy ona mi powiedziała, tata, idę na studia, będę psychologiem klinicznym, chcę pracować z chorymi dziećmi, z umierającymi dziećmi, chorymi na białaczkę, na choroby, które są nieuleczalne. Ja mówię, córuś, Busiu, czy ty wiesz, co się tam dzieje w momencie, kiedy ciebie znam, no naprawdę dobrze swoją córkę znam, bo jestem bardzo do niej przywiązany, mówię, wiem, jaką jesteś dobrą istotą, przekazujesz, wiążesz się z każdym z tym dzieci po kolei, mając świadomość tą, że to każdy dziecko umrze. Czy ty wiesz, jaka to będzie rozpacz dla ciebie, jakie to będzie cierpienie? A mój tatuś mówi, ale ja chcę to robić, bo ja wiem, że to będzie dobre, że to jest dobre i ja wiem, że dam rady i ktoś to musi robić. Naprawdę. No córka pełna podziwu, powiem szczerze. Jestem z niej bardzo dumny i właśnie tak jak powiedziałem, i z córy, a przede wszystkim z mojej żony, że przez te wszystkie trudne lata ona ukształtowała z niej takiego dobrego człowieka, która nie patrzy tylko na rzeczy materialne. No, powiem tak. Które te są ważne, ale to są tylko i wyłącznie rzeczy, a są dużo ważniejsze rzeczy w życiu. A właśnie bycie dobrym człowiekiem dla mnie to jest sedno całego naszego życia. No, z córki i z żony tylko być dumnym i serce chyba się raduje. Serce się raduje, kiedy się wychodzi i się widzi te wszystkie rzeczy. Tomek, ale wracając do naszych tematów dalej. Boks. Wiemy dobrze, że boks... Boks przyciąga głównie chuliganów, no daje przykłady, to są przykłady osób, które gdzieś tam swoją grzecznością też nie przejawiały wielkiej grzecznościowej formy. Mike Tyson, Andrzej Gołota, Dawid Kostecki, Artur Szpilka, Dawid Kostecki oczywiście. Wiesz, jak było z Mike'iem Tysonem, jako dziennikarz myślę, że cokolwiek na ten temat wiesz. Mike Tyson był człowiekiem, dopóki... Pieniądze, tylko że jak on był młodym chłopakiem, on był po kajdanowach, po popawczach. Tak, tak. Był naprawdę ostrym chuliganem i naprawdę ostrym takim bandziorem. Tylko że jak jego znalazł jego pierwszy trener, człowiek, który był jego trenerem, a przede wszystkim mentorem, ojcem, to jak ja oglądałem pierwsze walki Mike'a Tysona, gdy on był młody, to ja byłem w szoku. To był człowiek, który miał do każdego z zawodnika szacunek, który zachowywał się i mówił się jak naprawdę bardzo dobry, młody, ukształtowany, porządny, dobry człowiek.
To się dopiero zmieniło wtedy, kiedy ten jego mentor umarł. Kiedy on umarł, zaczęło na Mike'a Tysona, tak, dorwali się do niego, jak ja to mówię, pasożyty, którzy kadzili mu, którzy go klepali po plecach, a którzy udawali jego przyjaciół, a tak naprawdę chodziło o jedno. No ale to tak, no okej, ale to na przykład też jest odmiennością tego, są też ludzie porządni, na przykład bracia Kliczko, którzy znowu są, bo to nie jest powiedziane, że do boksu trafiają chuligani. Ja dałem przykład, że najwięcej jest tych takich czarnych charakterków, jak to mówią, ale są też ludzie jak czarny charakter, Holfield, też można pokierować, żeby on, taki człowiek się odmienił, żeby był dobrym człowiekiem, żeby był tym człowiekiem, który żyje według tych dobrych wartości. Wiesz, do czego zmierzam? Zmierzam, podając ten przykład, zmierzam do tego. Ty nie byłeś czarnym charakterem, bo ty trenowałeś ten boks, kickboxing i ty dopiero stałeś się gdzieś tam, bo kwestie finansowe. I teraz mówi ale się... Ale znasz ludową mądrą mądrość. Z kim się zadajesz, takim się stajesz. Ale widzisz, mówi się młodym ludziom, że przez sport, przez sztuki walki wychodzą z problemów. No tak jest teraz, że na przykład młody człowiek idzie na siłownię, pakuje. Młody człowiek idzie i się bije, idzie trenować kickboxing, boks czy inne sztuki walki. I teraz pytanie, czy to nie jest tak, że sport wcale, sam sport, boks... Nie wiem, do czego zmierzasz. Nie... To nie jest tak. Sam sport, jeżeli nauczysz dzieciaka, młodego sztuki walki, a nie... Wykorzystywania jej. A nie wpoisz mu pewnych zasad. Nie ukształtujesz go tak jak pierwszy trener Marka Tysona, czy legendarny polski trener Papa Sztam. Tak. No przydomek Papa o czymś mówi. Żeby nie mówi się trenerze, tylko to był ojciec dla nich. On z tych zawodników, tych najlepszych mistrzów bokserskich w Polsce, wydobywał nie tylko umiejętności. Najlepsze umiejętności bokserskie, tak? Ale robił. Ci ludzie wszyscy byli. Wydobyli całe najlepsze cechy z tych ludzi. Bardzo często, bo dość często spotykałem się z Jurkiem Kulejem i on mi wiele, wiele, wiele historii opowiadał z tych czasów, kiedy Papa Sztam był jego trenerem. To ja sobie to wszystko analizowałem w głowie, przypominałem w więzieniu. Tak zachowuje się prawdziwy trener, prawdziwy ojciec, prawdziwy mentor. Tak się powinien zachować każdy trener w Polsce. Jak chcesz, mogę ci powiedzieć jedną krótką historię na temat tego, jak zachowywał się prawdziwy trener. Się powinien zachowywać. Proszę. Jak już, jeszcze zacznę z drugiej strony. Kiedyś byłem na przykład w Poznaniu na hali Olimpii Poznań bokserskiej. Mhm. Przychodzę pod tą halę, przyjeżdżam, patrzę, jedno BMW, drugie, trzecie, Porsche, drugie Porsche, jakieś tam wózki, naprawdę z najwyższej półki, cenowej półki. Aż w szoku byłem, bo to w takim dużym mieście, to jeszcze byłem młodym takim chłopakiem. Imponowało to tak, z prostej rodziny, z biednej rodziny. Przyjeżdżam, wchodzę na tą halę, patrzę, a tam same karki siedzą. Same karki, które uczą się boksu. Powiedz mi, tak na logikę, jako prostemu człowiekowi. Czy to każdy z tych trenerów, który uczył tych bandytów boksu, to on nie wiedział, po co to będzie wykorzystywane? I to nie tylko tam, to samo widziałem w Warszawie, to samo widziałem w Tak, no to dlatego mówię, że ten... dlatego ci trener tak, jest odpowiedzialny... Za zawodnika. Za zawodnika, za tego człowieka, który się pokazuje mu prowadzi sztuki walki, który uczy go z tych sztuk walki. Zgadzanie się uczyć bandytę sztuk walki, bo on płaci... To jest branie odpowiedzialności za to, co... Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. To jest tak proste jak konstrukcja cepa. No. A wracając do Jurka Kuleja i opowieści o nim. Opowiadam mi taką historię. Gdy był już raz mistrzem olimpijskim, zdobył pierwsze złoto olimpijskie. Mówi, byli na obozie szkoleniowym z Papą Sztamą i z całą kadrą w Zakopanem. I mówi, opowiadał mi Jurek, że
wzięło go raz jako młodego chłopaka, gdzieś tam się z jakąś dziewczyną umówił i mówi Tomasz, mówi, chyba z 20 km przez te góry szedłem, w nocy się wymknął z pokoju. No i jeszcze przez te góry, te 20 km, spotkał się z tą dziewczyną, mówi, wracam nad ranem do pokoju hotelowego, mm-hmm. tam gdzie trenowali ci wszyscy bokserzy i mówi, po cichutku na paluszkach, żeby nikogo nie zbudzić, ciemność i wszędzie patrzę, jest wszystko pięknie, ciemno jest w hotelu, jest elegancko, fajna przygoda, udało się, był zadowolony. Wchodzi do swojego pokoju, mówi, weszedł po cienku, żeby nikogo już nie zbudzić, żeby nikt nie słyszał, więc wchodzi po cienku, i czuje czyjąś obecność. Obraca się, a papaż tam sobie siedzi na fotelu, zaświecił światło, mówi, Jurek, pakuj torbę i wypierdalaj. Złamał zasady, która obowiązywała na obozie. Był mistrzem tak. olimpijskim. I nie było. Pakuj torbę i jedź do domu. Wrócisz na trening, zacznę dopiero z tobą trenować, gdy zrozumiesz, o co chodzi? Jaki błąd popełniłeś tak. i co? Jurek, ale trenerze, ja jestem mistrzem olimpijskim, wynoś się stąd. Spakował torbę, pojechał. Przyszedł po paru dniach, przeprosił i zrozumiał, o co chodzi. Każdego obowiązuje te same zasady. Sport to jest idea sportu, zasada walki fair play. Ciężko trenujesz, ciężko pracujesz, wtedy przychodzą sukcesy. Jeżeli wyłamujesz się, choćbyś był najlepszym mistrzem, to ciebie też obowiązują te reguły, bo mistrzowie sportu są idolami dla młodzieży. I to naprawdę potężnymi idolami. A tak jest w życiu, że tak jak się zachowują idole, tak i zachowują to się. Zachowują się później ci, którzy ich naśladują. To tak jak jest z rodzicami. Jeżeli rodzice są porządnymi ludźmi i wychowują w porządnych zasadach swoje dziecko, to dziecko wyrasta na dobrego człowieka. Wartości, dobry przykład. Dokładnie. Ja mam takie wrażenie, że pieniądz tak jakby dyktował warunki zachowania. Tak, są bo teraz jest to tak, jest porządny... że interesuje tylko to, żeby na zawodniku zarobić. Żeby były z tego pieniądze. A to w szerszym kontekście jest bardzo ważne, ponieważ pieniądze są potrzebne, no, ale nie żyć. Są najważniejsze. Jeżeli przymyka się oczy na wybryki idoli sportowych. Spotkałem w życiu wiele takich sytuacji, gdzie ktoś był sportowcem z najwyższych półek i powinien siedzieć w więzieniu, a tylko dlatego, że był takim sportowcem, że miał pieniądze też. Że miał pieniądze, że za nim stali ludzie, którzy pomagali tej sprawiedliwości uniknąć. Dokładnie. To stawało się tak, że oni tej sprawiedliwości unikali. I nigdy ich nie dopadała. Tak, tylko z tego wychodziła jedna sytuacja, że człowiek, bandyta, który ma poczucie bezkarności, zawsze robi się gorszy. Nigdy lepszy. No, ale to jest też tak, że wcześniej czy później wpada i tak, to jest chyba takie założenie, że wcześniej czy później to wpada. No nie ma, tak jak mówię, nie ma zbrodni doskonałych. No tak, tylko że przy na przykład wracając do idoli sportowych, jeżeli on taki idol sportowy prowadzi naprawdę, popełni jakieś nawet przestępstwa, czy zachowuje się w sposób naprawdę skandaliczny, to gdy tego się nie piętnuje. Gdy się przymyka na to oko, to daje się przyzwolenie. Dokładnie. Na to tak. A później on robi coraz więcej, a teraz jest tak, że tu się przymyka oczy, bo pieniądze z niego są. No i to jest to, że później ci ludzie, którzy się na nim wzorują, popełniają to samo i myślą, że dokładnie tak wolno, tak. Tylko że oni nie mają pieniędzy i nie mają wokół dokładnie siebie zaplecza i trafiają do więzienia i wtedy chyba ten idol upada, tak mi się wydaje. To idol właśnie nie, bo ten, który jest idolem, on sobie tam jest. Jeden na milion, czy jeden na 10 milionów, to tak jak ze sterydami jest. Są gwiazdy sportu, którzy są idolami teraz dla młodzieży, których się promuje, których się lansuje, a każdy wie, że tak naprawdę, że oni są nasterydowani, że takie mięśnie i to wszystko jest ze sterydów. I teraz jest prosty przekaz dla młodego człowieka. Chcesz być sławny, chcesz mieć pieniądze, chcesz mieć naprawdę luksusowe życie,
no to biorę sterydy. Bo po co ja mam się męczyć? Tylko, że jest jeden haczyk w tym wszystkim, że jednemu na 10 milionów takiemu sterydowi się uda taką pozycję uzyskać. A resztę, znam moich kolegów, miałem, którzy przez zażywanie sterydów już nie żyją, a byli młodsi ode mnie. Albo też znam takich kolegów, którzy przez branie sterydów, gdy mieli po 28, 30, 32 lata, 130 kilo w rzeźbie, no wyglądali fenomenalnie. Teraz, będąc w moim wieku, wyglądają jak stare szmaty. No bo to niszczy organizm, nie? To niszczy organizm wewnętrznie i zewnętrznie, no bo po pewnym czasie wiemy, jak działają sterydy i po pewnym czasie to się po prostu robi skutek odwrotny. No nie? Tak, tylko właśnie widzisz. Tylko, że ten okres jest to, fascynacji taki jest, nie? To jest właśnie to, że właśnie dla mnie przynajmniej idol sportowy powinien zachowywać się tak, jak na idola sportowego przystaje. Rozmawiam o idolach. Czyli idea sportu. Walka uczciwa, walka fair play. Tomasz, idol, mówimy o idolach. Twój idol? Twój idol w boksie. Idol taki, którym jak zaczynałeś, to się gdzieś tam wzorowałeś, nie? Czy taki idol jest? Czy był? Czy... Znaczy, jeśli chodzi o umiejętności, mogę ci tak powiedzieć, że jeśli chodzi o umiejętności walki, to jest kilku bokserów, których oglądam sobie teraz wieczorami. Bo tak naprawdę ja się sam teraz boksu nauczyłem. Ja pamiętam, dawniej boksowałem, to wygrywałem walki moją siłą fizyczną, moim odpornością na ciosy i tą walecznością, tak. A umiejętnościami i charakterem. Ale umiejętności technicznych nie miałem żadnych dawniej. Dopiero w więzieniu oglądałem sobie na płytach, dużo walk oglądałem, podpatrywałem tych mistrzów najlepszych, podpatrywałem tych zawodników i starałem się wykonywać te same ruchy jak oni, te same akcje. I tak naprawdę sam się nauczyłem, zresztą teraz też nie mam trenera i nie chcę, nie potrzebuję trenera żadnego. Mam kolegę mojego, mogę go nazwać przyjacielem, Jurka Galarę, który trenuje, jest trenerem w Golden Teamie tu w Sączu. I razem. I trenujemy na takiej zasadzie, że dwa razy w tygodniu robię sobie coś z nim, ale na takiej zasadzie, że ja go proszę, Jureczku, mówię, chciałbym sobie zrobić to, to, to i to i to. I on mówi, dobra, i robimy. Czy jak robię sparring, boksuję sobie po swojemu, a on stojąc z boku, widzi rzeczy, których ja bym nie widział. No i nam się poprawi. I mówi, Tomasz, tu ręka wyżej, czy tu, tak zaatakuj, czy tak zaatakuj. I na takiej zasadzie sobie trenujemy, że nikt nikomu nie narzuca woli, tylko każdy wie, co ma robić i ja wiem, jak mam trenować, ja wiem, że... Teraz umowa niepisana na papierze, umowa taka między... słowna jest ważniejsza. I no jeśli człowiek jest ma chyba słowo, bardziej cenniejsza ta, niż... Dla mnie tak. Słowo jest cenniejsze od papieru. No tutaj, dokładnie. Tylko wiemy, jak z tym słowem w dzisiejszych czasach jest. To słowo no, jest nieraz nic nie warte i... Kiedyś było pokazuje... tak, jak czytałem w Biblii, z wszystkie sprawy, jeśli były jakieś konflikty, załatwiano w taki sposób, że spotykały się dwie skonfliktowane strony, rozmawiały, siadały przy ognisku, rozmawiały dotąd, aż nie osiągły wspólnego konsensusu, aż w końcu nie odchodziło od stołu. Dokładnie. Dotąd, aż nie rozwiązali dokładnie problemu. Jak rozwiązali problem, to wiesz, co robili? Podawali sobie rękę na znak, że umowa jest przywita. I to ściskali. To było jak podpis. Tak, i to było podpis. To było święte, to było nie do naruszenia. Ktoś, gdyby złamał taką umowę, był wykluczony, byłby ze całej społeczności. Nie byłoby go. Umowa słowna była czymś świętym. Słowo było czymś świętym. Tomasz Gerbula, mówię, kiedy teraz jesteś takim wzorem dla tego świata takiego, no nie może takiego jak ty byłeś, ale też przestępczego, młodych ludzi, którzy nie mają sensu w życiu, którzy wychodzą z rodzin patologicznych, nie mają dobrego startu, no bo ten świat dzisiaj, no to pieniądz rządzi nimi, tu trzeba powiedzieć, że jest chyba jeszcze gorzej niż było. Tak jest, dokładnie teraz, tak jest. Tomek, mam takie pytanie, czy ty się czujesz takim wzorem i co byś przekazał młodym ludziom na zasadzie swojego doświadczenia, a masz bardzo bogate doświadczenie życiowe. I te pozytywne i te negatywne rzeczy, wiadomo, że przyszedłeś w życiu. No choćby nawet to, że to kilkanaście lat spędziłeś w więzieniu i wiesz,
Wiesz, jak się rozmawia, wychodzi na pole, na podwórko i się rozmawia, to a co to jest więzienie? Każdy to bagatelizuje, sprzedając tam narkotyki, czy dopalacze teraz modne, czy inne rzeczy. Co byś powiedział młodym ludziom? Co to jest tak naprawdę więzienie? Bo oni chyba, no, tak jak powiedziałeś, 5 lat do tego czasu jest ta pomoc, nie? A później tej pomocy nie ma. Wszystko na zasadzie jest, jak powiedziałem, kalkulacji. Jak się opłaca komuś pomóc, to jakiś czas się mu pomaga. Ale to też jest do jakiegoś czasu. Wszystko do jakiegoś czasu. Kwestia właśnie finansowa. A co byś powiedział młodym ludziom dzisiaj, którzy są na tej złej drodze, na tej drodze, którą ty już przeszedłeś, a oni dopiero w nią wchodzą? Co byś im powiedział? To jest tak. Ja pochodzę z blokowiska, bo się na blokowisku urodziłem. Urodziłem się w biednej rodzinie. W bardzo biednej rodzinie. I przyszedł czas w moim życiu, kiedy właśnie za tymi pieniędzmi zacząłem latać. To jest chciwość. Może nie na samym początku, bo na samym początku zacząłem te pieniądze zarabiać, żeby mieć na życie. Po prostu mieć na życie. Tak się poukładało moje życie. Ale później, gdy te pieniądze zacząłem zarabiać, to ciągle byłoby ich mało. Ile bym nie zarobił, to i tak było mało. Bo tak to działa. Jak człowiek nie kieruje się tymi porządnymi wartościami, wartościami, które są tak naprawdę najważniejsze w życiu, to jeśli się kieruje tymi kurewskimi zasadami, że pieniądze, pieniądze, tylko pieniądze. Pieniądze one ciągną mnie raz. To nigdy się nie ma ich dość. Bo znam wielu ludzi bogatych, którzy zarobili pieniądze kiedyś w nieuczciwy sposób, a teraz nawet są szanowanymi biznesmenami. Im jest ciągle ich mało. Im jest ciągle mało, mało i mało. Wiesz, co jest najgorsze w tym wszystkim? Że tak naprawdę to kiedyś nimi zajebiście gardziłem, bo to dla mnie są idioci. A teraz to mi ich szkoda. Bo jeśli człowiek nie poczuje tych emocji, tych najlepszych, jakie są, tej prawdziwej więzi rodzinnej, tej prawdziwej energii między dobrymi ludźmi, tej prawdziwej lojalności, prawdziwej przyjaźni. To pieniędzmi tego nie zastąpi. Żadnymi. Nie ma takich pieniędzy, żeby tego zastąpić. To są wartości, których się nie da kupić. To jest taki przekaz właśnie dla młodych ludzi, którzy myślą, że pieniędzmi załatwią wszystko i pieniądze wszystko załatwią, a jak są pieniądze, to i są koledzy, jest towarzystwo, wiemy jak to działa, że wtedy nie brakuje kolegów. Mają naprawdę potężne pieniądze i są zajebiście nieszczęśliwi. Dokładnie. Udają tylko, że są szczęśliwi, że wszystko mogą kupić, że na wszystko ich stać. Ale ja znam się na ludziach, ja naprawdę się znam na ludziach, bo ja tak nieraz mówię, moje wykształcenie to takie niepisane. To pisane. To ja jestem po szkole zawodowej, po dwóch szkołach zawodowej. Jedno zrobię na wolności, drugą w więzieniu. Dokładnie. Ale jeśli chodzi o doświadczenia życiowe, bo życie jest nauką właśnie, to tak zawsze nieraz mówię nieskromnie, jestem profesorem życia. Przeszedłem tyle, że naprawdę wiem. Czy można powiedzieć Tomasz Gargula, profesor życia, no tak. Naprawdę nieraz, dużo ja powiem tak, nieraz ludzie kończą studia, robią doktoraty i to wszystko, a w życiu takim codziennym, takim życiu się gubią. Wydaje im się, że są mądrzy. Jest duża różnica. Są inteligentni, to są. Ale mają wiedzę, tą książkową, dokładnie. Tą wyuczoną. Książkowa wiedza to nie jest to samo co życie. To jest tak jak właśnie z takimi ludźmi, którzy na przykład do więzienia przychodzili z resocjalizacji, z psycholodzy czy coś, którzy się w tym kierunku kształcą. Nie mają kompletnego pojęcia o więzieniu. Oni przychodzą do tego więzienia, za tym z niego wychodzą i oni myślą, że się wykształcili na temat więzienia, resocjalizacji z książek. Zielonego pojęcia nie mają na temat resocjalizacji. Zresztą co udowadnia stan, jaki się teraz
jaki jest teraz w więzieniach i ogólnie szerzej w społeczeństwie. Tomasz, plany na przyszłość, twoje plany jakieś tam sportowe, nie będziemy pytać o rodzinne, bo te szanujemy, te szanujemy i o nie nie pytamy. Jeżeli będziesz chciał się z nami podzielić, to oczywiście chętnie. Plany sportowe, w tym momencie wiemy, że trenujesz. Jesteś po gali w Krynicy, gdzie dajesz ładną walkę i ładny popis. To się słyszy w Krynicy, że walka wieczoru Tomasza Garguli, walka Tomasza Garguli powinna być walką wieczoru. Takie opinie słyszę. Plany sportowe. Teraz trenujesz i czy coś w najbliższym? Trenuję przez cały czas teraz już tak naprawdę bardzo mocno. Mam boksować 22 w Międzyzdroju. Znaczy to jest tak. Z każdej strony trener mojego przeciwnika, ludzie mówią mi, że będę z boksu, mówi, że mam boksować na tej gali. Rozmawiałem z Tomkiem Babilońskim, który jest organizatorem tej gali, też mówił mi, że będę boksował. Ale mówił mi to 3 tygodnie temu i do tej pory jego nie ma, bo jest w Ameryce. I tak się przygotowuję do tej gali, którą mam nadzieję, że zaboksuję w Międzyzdrojach, a tak naprawdę sam do końca nie wiem, czy zaboksuję, bo nie mam kontraktów, a tak żeśmy rozmawiali o słowie wcześniej. Gdybym ja tą walkę organizował i powiedział zawodnikowi: Tomasz, za słowo. Miesiąc boksujesz, to nie ma takiej możliwości, żeby nie boksował. To wolałbym dopłacić niż znaleźć słowo. To jest to słowo, o którym żeśmy z Tomkiem dzisiaj rozmawiali. Ja ci, Tomku, bardzo dziękuję, że nas przyjąłeś w domu u siebie. Dziękuję za rozmowę.